jakby kosiarkę ktoś ciągnął po bruku. Przypomnij sobie ten zgrzyt z manewrów. To gąsienice tankietek. Będzie wojna, panie kapitanie. Tyle wiem, co i pan. Z niemieckiej strony dzwonili przed godziną, żeby im nie wpuszczać tego pociągu. Przecież to międzynarodowy. Jakżeż ja tak mogę zatrzymać? Panie Tolku! Panie Tolku! O, panie kapitanie! Łączność z okręgiem przerwana. Ani telegraf, ani telefon nie działa. Sprawdzał pan dobrze? No zupełna cisza, panie kapitanie. Jak w zeszły wtorek, kiedy poprzecinali przewody. Porucznik Regulski z 14 ludźmi do wzmocnienia placówki. Zwariowaliście? Dłuższy tygodnia dywersanci przecinają łączność. Strzelają do celników. Wczoraj wysadzono w powietrze transformator. A my mi tu 14 ludzi. Pułkownik jest zdania, że nie należy drażnić Niemców widokiem wojska na granicy. Takie są decyzje sztabu. Dalej! Cztery! Sześć! Pełna! No do diabła, kogo brakuje? Franka do lasa. Pewnie zabarłożył, jak wyskoczyliśmy na piwo w Choczowie. No niech go cholera. A w wagonie nie został? Sprawdzaliśmy już. Jechał z nami w jednym przedziale. Osk, już ja go. Lela! Lep! Adział! Arsz! Macie dziś święto! Mało pasażerów? A kto by się w taki czas pchał pod samą granicę? Od Poznania i żywej duszy. Z dyrekcji nikt nie przyjechał z wypłatą? To już pierwszy? O 3 godzin, panie zawiadowco. Już 1 września. A niech to diable, człowiek stracił rachubę czasu przez to wszystko. A jednak pan wysyła. A co mam robić? Z dyrekcją nie mogę się połączyć, a Niemcy mi rozkazywać nie będą. Das 20. Regiment der Panzerdivision hat den Aufzug der linken Flanke bis zum Flussufer beendet, Herr General. Auf dem polnischen Ufer wurde nichts bemerkt. Die 70. Landsberger Infanterieformation steht in voller Rüstung schlachtbereit. Die 3. Panzerdivision erwartet den Befehl. Alles fertig, Herr General. Der Bahnhofsvorsteher hat die Polen angerufen, damit sie den Zug nicht abfertigen. Ich war dabei, Herr General. Wir nähern uns einer historischen Stunde. In 3 Minuten werden alle Formationen den Angriff beginnen. Ich wünsche Erfolg.
die letzten drei Minuten, in denen Europa noch ruhig schläft. Die ganze Welt, Herr General! Ja. Jawohl, Herr Obersturmführer! Bitte, Herr General. Halten Ihre Soldaten zur Wache, Herr Hunger. Mistrzu! Co to za stacja? Zrzemnąłem się, cholera, w wagonie i... O rany. Dywersant? Jak Boga kocham, dywersant! Stój! Stój, bo strzelam! Ale naważyłem bigosu. Suszy twarz, idziesz i liczysz naboje ostatnie trzy i nie chybisz już, to wiesz. Róża czerwono, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, górnie polowe, diabli wiedzą gdzie. Kto by się martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz, to znamy już. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, woda po warce ma jak wino smak. Róża czerwoną, biało kwitnie bez, dojdziesz bracie, choć krucho jest. Stary karabin twój brat jeszcze zadziwi świat,
Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły, a że w oczy deszcz to nic. Róża czerwoną, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, kuchnie polowe diabli wiedzą gdzie. Kto by się martwił, że na drodze kurz i śnieg i deszcz to znamy już. Wzgórza przejdziemy, wodą popijemy, woda po walce ma jak wino smak. Róża czerwona, biało kwitnie bez, dojdziesz bracie, choć krucho jest. Gefreiter der Franz Steinhauer meldet sich auf dem Wachturm Nummer 14. Obergefreiter Adolf Müller meldet sich auf dem Wachturm Nummer 15. Im Jose Katry, ciach, ciach, ciach. Achtung! Oberfeldwebelhans, Trüge in Dienst. Alles in Ordnung? Jawohl, Herr Leutnant. Sie singen, spaßen, tanzen wie im Ferienlager. Weitermachen. Jawohl, Herr Leutnant. Wyjdzie z tego cywilna marynarka. Odrzucimy kołnierz, zrobimy klapki, a guziki są... Prowadzenie prądu do reflektorów idzie po tych słupach za drutami. Taką awarię można zrobić. Trzeba tylko znaleźć elektryka wśród nas. No to tam to są kopiowe łupki, rozumiesz? Trzy takie i farbujesz spodnie. No to trzy. Więcej nie ma. Ten wysoki komin z blaszanym kogutem. Masz? Mam. Droga do stacji skręca w lewo, 2, 3, 7 słupów telegraficznych, 350 metrów. No nie przesadzaj. Rysuj, rysuj stary, bez dokładnej mapy to nocy leżymy. Zwariowałeś? Za całą puszkę wołowiny dają 30 papierosów, a ty za kawałek kiełbasy? Ale jak cię złapią z polską puszką wojskową, to leżysz, nawet gdybyś miał najlepszy papier. A to bracie, kiełbasa niemiecka, oryginalna, no powącha jak śmierć. Każda ucieczka musi być przedtem zgłoszona u starszego obozu. Z organizowaniem dokumentów zajmie się... Może ja spotkałem tu znajomego grafika. W porządku. Cholera, teraz najtrudniejsza sprawa. Jak skombinować cywilne lachy? Panowie, może... panowie, uwaga, śmiech! No i wtedy wyjął ten sekator i ciach, ciach! I poszedł! O, poszedł! Ale najlepszy kawał to zrobiłem jednemu kapitanowi. No. Piła była cholerna i... I nic na niego nie można było wymyślić. Ale lubił ogródek i hodował żywopłot. To myśmy tam nawtykali stalowego drutu i... Co to za jeden? Mieszka w moim baraku, ale lepiej być ostrożnym. Nie wiadomo, gdzie walczył, ani jak się dostał do niewoli. Jak go o co zapytać, zaraz ucieka. Mach, was du fertig wirst mit dem Kram. Du redest schon 3 Stunden rum. Ja, Flucht nochmal. Czekaj. Ognia. Masz?
Nie, nie palę. Czek. Jest okazja zdobycia cywilnych ciuchów. Musisz mi pomóc. O rany. Nie myślisz chyba czekać, aż inni za nas tę wojnę wygrają, co? We Francji powstają nowe oddziały. Dostaniemy broń i znów będziemy żołnierzami. Eto. Bodajś pęk, pacanie, z tym swoim Twój ruch czy mój? Gdzie mam podwójnie? Gdyby, no, gdyby prawy ruch poszedł, prawy ruch poszedł. Ale dla czego? Nie słuchaj. Dwa, no, trzy, ale popatrz, mówisz tam. Ale w ten sposób, gdyby grał, to... Dwa, zaraz za pionę. Dwa, nie, dwa, tylko... Spokój, chwileczkę, pozwólcie mi pomyśleć. Ja gram z nim. Zaraz, zaraz. Raz, dwa, trzy, dobrze. Musimy wysypywać gdzie indziej. Jakiś typ się do mnie przyczepił. In Ordnung! Eindrehen! Oh.
Scheißkerl! Aus dazu helfen, da hast du Dummheiten! Oh, Rohre tragen, du Bruder, du Idioten! Nicht genug, dass wir Überstunden machen müssen? Ja, ja, Andrei. Da werden uns doch Vorwürfe gemacht. Verdammte Kerle noch einmal. Sie trönen schon 3 Wochen mit dem Bad herum, anstatt Arbeiter aus der Stadt anzustellen. Na, sag selbst. Ist das Arbeit für uns? Sie waren hier! Mein Tür ist offen! Der Gefangene ist wieder Na, no, te 3 tygodnie to chyba ci genug. Halos? A jak cię Zweitermal złapią, pójdziesz do Kunzerlagie. Los, los! Schneller, schneller! Lass ihn durch! W imieniu całej społeczności obozu przekazuję koledze najwyższe uznanie za przykładną postawę żołnierza. Na moją komendę! Patrz! Na cześć strzelca Franciszka do lasa, który pierwszy podjął próbę ucieczki. Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! 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 Leśnie można bez przepustki do raju. Ukułeś mnie. Drut, twardy łyziczku. Do raju. Znamy, lecz tu pustki. Puść więc pierwsze bez przepustki żołnierzy. Polaków żołnierzy. Znamy, lecz tu pustki. Sprawa jest przykra, ale... Czy mógłby kolega powiedzieć, który to z naszych żołnierzy odmówił udzielenia pomocy podczas próby ucieczki? Nie, koledzy, już ja się nim sam zajmę. Chłopcy, zostawmy go w spokoju. Nie męczmy go już. Tak jest. Chciałem cię przeprosić za to przed łazią. Ja i jeszcze 2 moich kolegów później ci to wszystko wytłumaczę. Verfluchte Banditen! Was ist denn das für ein dummes Spiel, was? Ihr Schweinehunde! Verdammte Rotzbande! Dann soll ich Wladzio mal do ciebie. Chodźcie, mnie was tutaj potrzeba!
Coś tam się nie zgadza z twoim planem. Na jaki słup natrafiłem? Ominąć go nie sposób, bo te rury nie dają. Gdzie jesteś? 17 metrów od ściany. O, tu zaznaczyłem. Miał staruszek gust wyrzucić tę bandę. Pomodlić się nie można. To ci pisze na drzwiach, że próba, czytać nie umisz. Jedziemy dalej. Wąsem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał. Żołnierze czekali, czekali. I na pewno by mi się udało. 30 razem zapiąć. Z cebulą. 18 punktów łanu stał. 6, 7. Den da hab ich gesehen! Den mit dem Bart! Zaraz ci się odechce ta zabawa! Pokaż tę rękę! Der Wasserleutnant, ich hab ten Stein in seiner Hand gesehen! Mach deine Hand auf! Oh. Unmöglich! Er hat den Stein verschluckt! Jak się czujesz? Tak sobie. Mam aspirynę. Nie, nie. Mam zaszczyt powiadomić, że kolega został wybrany jednogłośnie na przewodniczącego sądu koleżeńskiego. Przyjmuję. Dziękuję. Kolego, przepraszam, gdzie jest ten... No, ten pierwszy ucikin, a? Właśnie tam leży. Bombardier Wachocki, czwarty plac w Tomaszowie Mazowieckim. Starszy ułan podjęło 19 nowogródzki półgułanów. Starszy strzelec Franciszek Dolas z Warszawy, ochotnik. Taki mów lepiej w nadziuty. Aha. Założyliśmy grupę ucieczkową. To znaczy, wymyślił to wszystko przecież Józik. My dopiero później do niego dołączyli. Jego właśnie aresztowali i teraz nie wiemy, co dalej robić, bo przecież on był... aresztowali? No właśnie. Tego z tą brodą. Zabrali go wprost z dziedzińca, nie wiadomo za co. A my już 17 metrów podkopu mamy. Cholera. Święta racja, szanowny panie kolego, my też tak myślimy. To może zasypać? Zasypać? Scyzorykiem, ale rozwaliłem sobie łapę. O. Parę tygodni trzeba by to. Chyba... Za parę tygodni to się, bracie, wojna skończy. Rozumiesz? Bez nas. Cii. Co? Teraz nie można. Kto to? Przed południem nie można, po południu nie można, przecież kiedyś musicie skończyć. O to, to święte słowa szanownego pana kolegi, no skończyć musimy, a modlić to się, kochasiu, możesz po tym ile zechcesz. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. My nie weszli hitlerowcy do nieba. A z tym scyzorykiem to do kitu. Za przeproszeniem szanownego kolegi. Znaczy się dobrze ten kit, czy przeciwnie? Do bani. Do luftu. No, lipa. Ale spokojna głowa, zaraz coś wymyślę. A ten, co go zabrali? Co to za jeden? Ślusarz z Łodzi, z mobilizacji. Józik był naszym szefem.
Teraz ja szefem. Trzymaj. Murowanej piwnicy tańcowali. Pylać, pylać! O ręby, o ręby. Czyta se komunikaty z gazety. Z gazety. Wtem ktoś rybna z lotus. Święty Piotrze pyta, kto to żołnierze. O mój Boże, czy nie znacie niebieskiego zwyczaju? Ja usunę ten słup, a wy będziecie kopać dalej, jasne? Aha. E? No, dziwić się i trudno, człowiek światowy. No. Wiadomo, z Warszawy. Słyszeliście, co była Achtung? Ein Kabarett bildet hier. Schön. Wir hören gern zu. Pan Leutnant chce wiedzieć, co wy śpiewacie. To niech nam zwolni świętego Piotra. Tak, bez Józika śpiewać nie będziemy. Herr Leutnant, Sie sagen, dass Sie nicht... Verstanden. Also, ihr wollt nicht singen, ha? Nie. Oj rety, oj rety, wtem ktoś rybnął w bramę złotą, święty Piotrze pyta, kto to. Te bandę, co się tak do nieba pchają na grandę, na grandę, wąsem rucha, bratą ruchał, ale... Czego? Dokąd nas wiedziecie? Stamtąd na pewno nie uciekniesz. Das zum Abstempeln. Und das bringst du dem Bahnhofskommandanten. Damy sobie radę. Los, pałac! Achtung, Achtung. Der Personenzug... A spróbuj no uciekać. ...bepetał na Hirschfeld. Läuft
wird auf dem Bahnsteig 3 gleich 6 ein. Nie ma takiego obozu, z którego byśmy nie uciekli. Zamknij się. Der Personenzug von Stücklin über Belgau nach Hirschfeld läuft auf dem Bahnsteig 3 gleich 6 ein. Abfahrt nach Hirschfeld 3:15. Wacek, przecież to nasi. Dokąd oni panów wiozą? Was sollt ihr hier? Rüber gehen! Von den Gleisen wegtreten! Czego rżesz, idioto? Przecież nie mamy dokumentów ani ubrań. Złapią nas, jak tylko łby wystawimy z wagonu. Po jaką cholerę krzyczałeś chodu? Hier lang, Herr Feldwebel. Hier, Sie liefen hier lang. Ich habe nach Ihnen geschossen. Zweimal. Hast du nicht gesehen, in welcher Richtung Sie gelaufen sind? Die müssen hier irgendwo sein. Vielleicht da hinten. Nein, nein, dort hinten ist der Lokomotivschuppen. Da würde man sie sehen. Byk, prawdziwy ty? Wolę zginąć jak żołnierz z ręki nieprzyjaciela, niż na rogach głupiego bydlaka. Ratunku! Zamknij się! Dojedziemy do najbliższej stacji. Taki transport nie może daleko jechać. O, masz go, zapytaj się. Herr, komm, komm. Daleko to? Weite. Rasberg. Oh, das ist weit. 700 Kilometer. Vielleicht noch mehr. 800. Acht. 800 kilometrów. Jezusie Nazareński, taki kawot chałupy. O, tyle mnie zobaczył. Ty rób co chcesz, ja wracam. Bierę manatki, cześć. Eda, habt ihr zwei Fliehende gesehen? In polnischer Uniform? My nic verstehen, panie wojskowy, my Polacy, Polen. Ach so, Polen, jetzt ist alles klar. Ręce do góry! Ale my, panie wojskowy, my z tego pociągu pilnujemy bydło. Milczeć! To wyście pomagali w ucieczce, papiery! Papiery ubrania, my... wszystko mamy w pociągu, no. Pociąg nam ucieka! Halte ci! Ale panie wojskowy, pociąg nam ucieka! Już nie mogę. Ręce mi ścierpły. Czekaj, pomogę ci. Nie ruszaj się! Udawajmy nieżytych! Ech ty... Czyś ty widział kiedy w życiu byka? Hmm? Nie jestem ze wsi. Jak ktoś jest czarny i ma rogi, to dla mnie byk. Czarnula... Czarnula... Czarnulka... Ze mną, bracie, nie zginiesz. Dokumenty? Ciuszki? Bo ja jestem
Dziecko szczęścia, kapujesz? Rany. Jestem urodzony w niedzielę. Jędrzej Grzyb, urodzony w 1923 roku we wsi Zawada, powiat Wojsiem. Urodzony we wsi Dąbrowa. Jesteś pewien, że ten Strasberg leży blisko Francji? No, nie śpi. Nie śpi. Jak ci na imię? Józek. A mnie Franek. Gniewasz się na mnie? Za co? Za tę historię w obozie. Ucz się lepiej. Nowego nazwiska. Jesteś fajny chłop. Franek. Jędrzej Grzyb, urodzony w 1923 roku. Franek. Jak nam się uda z Francją, to jak myślisz? Dadzą nam broń? Muszą dać. A co zrobiłeś ze swoim karabinem? Zakopałem. Owinąłem w szmaty i zakopałem. Znajdę. A ty? Ja też. Znajdę karabin dla siebie. Choćbym miał go szukać na końcu świata. Stinkenden Faulenzer! Das Rind brüllt vor Hunger und die Bullen hier herum. Macht euch auf die Beine und schneller an die Arbeit, wenn euch der alte Gulke sieht! Verdammt nochmal! Strasburg, jak Boga kocham! Strasberg, baranie, to jest Strasberg! Jesteśmy w Austrii. Werdet ihr lange so rumstehen? Vielleicht wartet ihr auf eine persönliche Einladung, was? Ihr Lumpen! Mieliśmy tylko odwieźć to bydło i wracać do Polski. Tu jest napisane, o! Nasza robota Ferti! Eure Papiere gehen mich nicht an! Ihr sollt hier arbeiten, ihr Lausebande! Dali an die Arbeit! Oder wir reden anders zusammen! Guten Tag, Herr Gulke! Brauchen Sie Hilfe? Jawohl, Herr Baron! Jawohl, Baron, jawohl! Wer sind die zwei? Arbeiter aus Polen! Sind mit dem Transport gekommen! Sie sehen nicht wie Bauern aus! Haben keine Bauernhände! Wissen Sie, Sie haben recht, Herr Schussmann. Wir Bauern sind zu frech. Der eine maulte hier sogar herum. Na, den muss man nachkommen. Trzeba się troszkę znać na geografii, jak się szukuje ucieczkę. A Strasburg leży we Francji. Da sind aber doch Bauern. Ja, Sie verstehen doch, Herr Gulke. Ich habe rote Kragenspiegel und solch nimmt kennt keine Ehre für die Oberheit. Józek. Józeczku. Nie zostawiaj mnie samego. Smutno mi. Mogłem się pomylić. Ludzka rzecz. Teraz już będę ostrożniejszy, przyrzekam. To ma być kolega. Mećka, i ty też przeciwko mnie? Achtung, Rechtsnägel! Weil hier aus Polen! Sie sind los!
Was soll ich abholen? Es lebe unser Führer Adolf Hitler! Unser Leben! Heute gehört uns das Rind aus Polen, morgen aus Frankreich und übermorgen aus der ganzen Welt! Das Vergehen trug feindliche Absichten gegen das Reich. Der Kriminalrat übergibt euch die Angelegenheit. Herr Ritter! Du behauptest, du bist Pole und kommst hier auf dem Lande zu arbeiten. Tak jest. Und deine Papiere? Herr Baron, co to jego byki on podarł? No ja, ja, ja. Name und Vorname? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Grzegorz. Grzebek Brzęczyszczykiewicz. Kas! Kas! Jawohl! Schreib das sofort auf die Maschine. Name und Vorname? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Wie? Zeuge Herbert Gulke. Hitler? Haben Sie die Papiere für den polnischen Transport mit dem Bulle? Leider sämtliche Papiere, Herr Obersturmführer, hat der Bulle zertrampelt. Aber da stand der Name des Polens. Und dies kann man sowieso nicht behalten, doch ich habe da etwas, was sich interessieren wird. Bitte seine Klamotten unterwegs geworfen. Geboren. Chrząszczyże Woszyce, powiat Łękołody. Aus welchem Lager bist du getürmt? Na? Aldorf am See. Stalag 7a. Dein richtiger Name? Franciszek Dolas. Du schaffst Kopf. Wolltest die Gestapo betrügen? Ah. Hey. Oh.
Helmut! Raus mit ihm! Schreiben Sie an den Kommandanten des Gefangenenlagers in Altdorf am See. Das Geheimstadtpolizeiamt in Oberbamburg teilt mit, dass heute der Gefangene Franziszek Dolas auf der Flucht erschossen wurde. Er versuchte, während des Gefangenentransportes zu entkommen. Wir bitten Sie, diesen Gefangenen aus der Liste zu streichen. Ende. Achtung, Achtung! Der Personenzug aus Steinberg nach Ludwigsfelde läuft auf dem Bahnsteig 1, Gleis 2 um 21.30 Uhr ein. Bitte von den Gleisen abtreten. Ich wiederhole, der Personenzug aus Steinberg nach Ludwigsfelde läuft auf dem Bahnsteig 1, Gleis 2 um 21.30 Uhr ein. Verbinde das. Mogę? Und? Już, już, już. Papieru nie ma. Und die Tür? Denkst du, ich werde die Hände dazu zu machen? Wer ist denn das? Ein polnischer Gefangener. Ist aus dem Lager getürmt. Das sind Hörner, solche Dreckschweine. Ich würde dir alle ins Lager stecken. Halt die Fresse! Ale moja wina? Po czterech miesięcy brukiew i brukiew. Wir werden doch den geheizten Waggon nicht nur wegen diesem Dreckskerl verlassen.
Odakle si? Jesi li pobegao iz nemačke armije? Ili si se izgubio u planini? Hm? Orane, Jugoslavija! Gestern Nacht ist ein bewachter polnischer Gefangener aus dem Zug geflohen. Die Spuren führen auf euer Gebiet. Wir haben Informationen, dass... Wasza informacja jest zatajla, gospodine Obersturmführer. Pre jedan sat, Jugoslavia je prekinula. Herr Obersturmführer, vor einer Stunde hätten die Schuften den Pakt gebrochen. Salve czujem, gospody, da se pożurę. Za 5 minuta i znaczunalo, da se zatwory granica. Paszport jest oryginalny, poruczniku. Proszę nie obawiać się żadnej kontroli. Tak jest, panie pułkowniku. Nauczy się pani tylko nowego nazwiska. Proszę. Tak jest, panie pułkowniku. W Splicie natychmiast odszukać statek Attica. Odpływa o 7:00. A te papiery odda panie pułkownikowi w Kairze. Tajne. Przepraszam. Nie przyzwyczaiłem się jeszcze do tych konspiracyjnych metod. Proszę zapewnić generała, że komórkę przerzutową będę utrzymywał aż do samego wkroczenia Niemców. Potem przechodzę do konspiracji i oczekuję na dalsze rozkazy. Proszę. Dziękuję. Nawet nie było czasu poznać pani bliżej. Służba, nie drużba, panie pułkowniku. Całuję rączki, panie porucznik. Jakaś demonstracja. O 3:00 w nocy? Tu je bila polska ambasada. Panie sam, ja pogreślę. Dober dan. Ależ panowie, to chyba jakaś pomyłka. Poliak. Ta. Mniej sam, ja pogreślę. Momci, ajde, brzo. Ależ panowie, o co chodzi? Molim, smirite se. Molim, izlazite otawde. Co? Mówią o jakimś bohaterze.
Juna. Треба га транспорт давати другу. Пазите. Заробля ністра. Тешко раді. Треба поводне культурухе. Доналі спостега. Сава, хто се цяло? Вчення. 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 W obecnej sytuacji jeszcze nam trupa brakowało. Dobrze, dobrze. Chwala! Chwala! Chwala Liepa! Chwala! Umarł w drodze. Na pewno od ran. To nie od ran, panie pułkowniku. Śliwowica. Poznaję po zapachu. Czarnogórska przepalanka. Stój! Bazuj! Bardzo posłusznie, panie pułkowniku, ja tę wojnę zupełnie niechcący wywołałem. Mademoiselle? Belgrad daleko? Weiter? Niech się pan nie wygłupia. Co sobie tutaj o Polakach pomyślą? Ha, jak te słowiańskie języki są do siebie podobne. No, nie mamy dużo czasu. Dojeżdżamy. Dokąd? Zatrzymajmy się na chwilkę. Napiję się czegoś, suszy mnie. Nie, nie, nie. To zbyt niebezpieczne. Lada chwila może się tutaj zacząć. Nic się nie zacznie. Obiecuję, że już nigdy się z niczym nie wyrwę. Napiję się czegoś. Napije się pan na statku. Jaki statek? O czym pani mówi? Ja muszę do Belgradu. Mało panu jeszcze? Czarnogórcy zdemolowali przez pana niemiecką ambasadę. No, no, niech się pan nie opiera. Obiecałam pułkownikowi, że pana dowiozę i to był rozkaz. Ja muszę go wykonać. Zrozumiałe? Zrozumiałe, rozkaz. Jaka ambasada? Jaki pułkownik? Ja nic nie pamiętam. Nic dziwnego. Wrzucili pana do przedziału spitego jak bele. Brawa, brawa, to hej, hej, zatrzymajcie się! Polonia, bo to byli radi! Ora, abano, abano, oli, gligora, gligora! Tyskala, tyskala, pedia, tyskala, ada jeci! Gligora, hajte! To z radości. Ile razy uda mi się umknąć Niemcom, to ja zawsze tak. Musieli panią tego nastraszyć. To Niemców raczej trudno. O, ale będą i tu. Przedzierałam się przez Węgry. To widziałam. Masę wojska koncentrują na granicy. Nieprawda. Prawda. W Belgradzie likwiduje się nasz punkt przerzutowy. Dokąd? Co chcesz zrobić? Co robisz? Jesteś żołnierzem, masz obowiązek ratować się, uciekać do naszych. Moim obowiązkiem jest być tam, gdzie mnie potrzebują. Jak ci na imię? Elżbieta. A mnie Frane! Noc na dworze, to luna sija, uspawam tu
te. No, dino hurę. To nie libido da pobiegnę. Zapał ci mu za oko. Aha, pieniądze. Ma. O, dostałem od waszych żołnierzy. Bierzesz to biodni. Pysika. Torczyn. Polak. Żołnierz. Uciekłem od Niemców, rozumiesz? Byłem w niewoli. Bum! Wojna. Bum! Bomba. Nimo. To nie Polak. Także daje wojny. Mimo prilike da nas da se tuče, zbog toga je tako ljute. Pomóż mi. Chcę się do waszego wojska zapisać. Rozumiesz? Zapisać. Rozumiem. Chociaż napobiegniesz od rata. Zapisać. Tak. Odmach ci ty nešto pronaći. Za što dane? $60 to nije malo para. To je turski brod? To wy można... A, tako, do Hamburga? Nie ma glupaka. Trażite drugu luku. Ovde niko nece ploviti za Nemce. Obaj chodźcie, da ostanę na brodu. Do las jestem, Franek. Wasze zdrowie. Cholera, jakie to mocne. Keller mówił, że możecie mi pomóc. Chcę do waszego wojska, jestem żołnierzem. Na pewno się wam przydam. Lada chwila... Lada chwila będą tu Niemcy. Do martarki? Ja do piechoty. Piechota. Niech będzie do marynarki. Też sobie dam radę. Franek do las. Dega odlaćite. Poljak sa vama neće počin bežite. A daj spokoj, nie čas na spory. Gubi se! Ech, džubre!
Kakos i Polak! Dokąd płyniecie? Do Famaguste na Kipru! Tam ociesz na brod do waszej armii! Luka! A? Nachrani ga i daj mu neszto da radi! Luka! Ajde, ajde! Co je to? Ljożaczu! Drago, evo ti pomoćnika! Cześć. Rozumiesz lisa uto? Jasne. A co myślisz, że u nas w Polsce nie ma takich kotów? Nie smeta. Pfu. Pfu. Nie radę weć 12 godzin. Samo je owaj ważam. Kada skazajka spadnie i spod cerne certe. Mm-hmm. Sici će i kapeta. Mm-hmm. Mm. On daje najbolje skočiti u more. Kad si baš hteo? Na tak twoje olupini. Mm. Wcale nie chciałem. To ten wasz brodacz mnie tutaj przytargał. Do waszego wojska. Chciałem. Comandante, nave ad ore una. Piroscafo? Mercantile? Che distanza? Da 5 a 6 miglia. Posti di combattimento. Posti di combattimento. Ruota periscopica. Ruota periscopica. Viper 005. Sì, signore, 005. Emerson è rapida. Jugoslavo. Piccolo. Lo attacchiamo col cannone. Non possiamo emergere. Troppi aerei inglesi su di noi. Siluri, tubo numero uno. Chociaż li uspeti. Samo da to nie takneš? Rums, bums, psss. Gdzie jest Polak?
I za men! Stój! Odwróć się wracaj! Gran ben colpo! Un altro siluro? Non serve. Il nous manquait plus que ça. Tu t'en occupes. D'accord. Oui, j'écoute. Monsieur le capitaine, des signaux lumineux ont été aperçus à tribord. Bon, j'arrive tout de suite. Dirige vers ces lumières. Bien, vers ces lumières. Des naufragés, mon capitaine, deux chaloupes. Nom de nom. Justement maintenant. Lieutenant Martino? Oui, mon capitaine. Il ne faudrait pas que vos gens se montrent sur le pont. Et vous aussi, vous pourriez vous changer en civil. D'accord. S'il faut les remettre aux Anglais, il vaut mieux qu'ils n'en sachent pas trop. Co roku próżyn? Już pan. Se sada. Łomcy spremni te sen. Daj ruk. Spremni se sada. Ustepenice. Ustepenice, proszę. Allez-y, montez un peu plus vite. Faites attention, il y a des blessés. Descendez en bas pour prendre le café. Ursio, presno. Vas-y, ranien jest. Qu'est-ce que c'est ça? Zabił je slom, żywaca od stracha. Niech te odda podzie na brod. Pasmoga snagą. Salopar. Ils ont torpillé un bâtonnetre. C'est quoi ce bateau? Jugoslav. Permettez que je me présente, capitaine Dimo Stojadinovic. Et vous n'aviez pas de radio? Depuis une heure, vous n'êtes plus neutre. Qu'est-ce qu'il a? Un choc. Comme toujours dans ces cas-là. Zostawcie te szprycę! Jestem zdrów jak byk! Udawałem tylko. Ce n'est pas un Jugoslave. Il parle pas comme les autres. To ja zatopiłem ten ich statek. Statek, ja! Przez tę cholerną wajchę. Oparłem się tam w kotłowni. Trrr, psz, i bums! Ukryjcie mnie. Jak mnie wydacie, to ten kapitan z brodą mnie zyk, zyk, zyk. Zyk, zyk, zyk. Zyk, zyk, oui, zyk, zyk. Ja się do marynarki nie pchałem. Ja z piechoty. Z Hitlerem chcę walczyć, a nie... Węgiel pod kocioł. Z Hitlerem, rozumiecie? Trach, trach! Trach, trach, oui. Il veut abattre Hitler? Ha! Ah, c'est sûrement un Polonais. S'il a tellement envie de tirer, je peux l'embaucher. Moi, je ne sais rien. Je dois conduire mon bateau à Beyrouth et c'est tout. On ne vous donnera pas au barbu. Hein? Barbu, non. Nie? Nie. Hein? Wiedziałem, że na was można polegać. Il ne faut pas livrer à cet écorcheur, mon capitaine. Les Polonais, hein? Il faut pas les plaindre.
C'est eux qui ont déchaîné cette guerre à cause de leur Dancy. Tutaj to na pewno mnie już nie znajdzie. Fous-le avec les autres! Jakaś pomoka, panowie. Dziękuję za taką pomoc, ja już wolę brodacza. Tak, gościnnie! Zdrajcy! Nie macie prawa mnie więzić! Hitler, ferme malo! Décope-toi! On en a déjà vu! Celui-là non plus n'était pas content! Vous avez dit de ne pas sortir des cabines. Et par un capitaine, espèce d'andouille. Où est votre capitaine? Le capitaine d'or, il veut pas qu'on l'embête. Un autre polonais. Hélas. Sabatier, Maillard, Ventuche, Jean-Petit, Pellegrini... Ja nie jestem żaden petit, to nie jest moje prawdziwe nazwisko. Qu'est-ce qu'il disait? Panowie Ran! Le pauvre petit, il voudrait retrouver sa maman. Ah, bon, ça va. Garde à vous! Un officier. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? C'est moi qui va nous engager dans la légère. À partir de ce moment, vos véritables noms ne nous regardent pas, tout comme les actes que vous avez pu commettre jusqu'à présent. On s'en fout également de votre nationalité. Vous êtes maintenant soldat de la Légion étrangère et vous aurez l'honneur de vous battre pour la grandeur de la France. C'est pied choisi comme. Vive la France! Allez en voiture, montez et que ça saute. Vous recevrez votre paquetage et les armes à la caserne. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, venez vite! Venez vite! Vite! Bien, bien, bien! À gauche! Mais, da muss doch eine Busche sein! T'as une place, viens! Laissez-le! Laissez-le! On verra ça à la caserne! Polako? Reconocido. Dziękuję. Merci. Alors je te propose 1000 francs, je pense que c'est. Oh non, 800, c'est tout 800. Oh ben non, écoute, moi je peux pas y perdre tout de même. Sur le marché, je l'ai acheté moi. C'est un ami, c'est un salam, 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 c'est
s'est saoulé la gueule comme d'habitude, mon adjudant. La situation est grave, mon capitaine. La quatrième rouspète encore, il faut faire quelque chose. Vous savez ce qu'a dit Brillat Savarin? Je sais une chose, mon capitaine. Si on n'arrange pas l'histoire de cette boustifaille, même une division de gendarmes ne nous sortira pas de la merde. Sans une bonne cuisine, pas de grandeur de la France. Qu'est-ce que c'est, ce tas de fumier? Ça nous vient du dépôt, mon capitaine. Il nous envoie à peine une quinzaine. Et encore sans instruction. On nous flanque des rejetons. Merde. Eh bien, vous, sale bande, vous la fleur noire de toute la civilisation. Si la mère Légion ne sauvez pas vos gueules de damnés, vous resteriez éternellement en tôle. On a ouvert devant vous le chemin de la grandeur, sous le commandement glorieux du maréchal Pétain. Mais on vous a pas appris à bouffer les conserves nationales. Mon capitaine, c'est pas eux. Comment? Ce sont les nouveaux. Les nouveaux? Pardon. Bon, c'est bien. Alors, c'est très bien. Qui sait faire la bonne cuisine? Dajcie mi wreszcie wytłumaczyć. Ah, ça va. Co ça va? J'aime bien la cuisine orientale. C'est bien. Mon capitaine! Jak Boga kocham. Mon capitaine, oui. Et qu'est-ce qu'on fait avec la quatrième compagnie? C'est réglé. Je leur ai trouvé un nouveau cuistot. Foutez-leur ce turc et qu'on n'en parle plus. C'est un Polonais, mon capitaine. Ah, tant mieux. Il n'a qu'à leur faire ses chachliks. Ou diable, c'est quoi? Emmène-les. Qu'ils se mettent en uniforme et que ça saute. À droite. En avant. Marche. A ty na drugi roz. Lepiej trzymaj gęba. Tu w Legii lepiej się nie wyrywać. Bracie, rodaku, kochany, przecież oni mnie siłą do armii polskiej płynąłem. No mówiłem, lepiej trzymaj gęba. Za takie gadanie można iść do ciupy. Rany Julek. Ale bajzel. Jak po weselu u szwagra. Nieźle się tutaj bawicie. Rób porządek. Zabieraj się do gotowania. Coś ty, ja kucharzem? Kolego, ja nawet jajka ugotować nie potrafię. Zgłosiłeś się, sam to rób. A ja dla ciebie nie jestem żaden kolega. Tylko sierżant Kiedelos, kompli. Tak jest, panie sierżancie. Mówi się, ujmą na dżdą. Ujmą na dżdą. Zupa kopany. Do kogo ta mowa? Panie sierżancie, kochany, złociutki, ujmą, a czy tam? Tam w kotle but, prawdziwy but. To go schowaj, przyjdzie kucharz ze szpitala, to mu gadasz? Ja nie chcę być kucharzem, kochany, rodaku, zrób coś, oni mnie wrzucą do zupy jak jego. Chciałeś Legię, to ją masz. E, toi, tu n'aimes pas la soupe? C'est ton cadre, simplement? Et plus vite que ça. Allez, en place, toi, hop, vite! Hé, hey, toi, ça suffit cette poignée! Monte, monte! Ouais, ouais! Dobra, dobra! Section 15, prête?
Ce sont un prêtre, mon adjudant. Je vous prête pour le départ. Seulement, Kedros, surtout faites pas les cons avec les Arabes. On a assez d'autres ennuis. Suffit qu'on a déjà affaire aux Anglais. S'ils veulent pas vendre, rentrez tout de suite. Oui, mon capitaine. Et ne m'oublie pas, surtout, hein. Oui, mon capitaine. D'accord. Panie sierżancie, pan myśli, że ja do Legii dobrowolnie ze statku mnie siłą? Siłą? I to do najbardziej przeklętego fortu w całej Syrii? No to przez jednego Niemca z Legii. Tak mi się go jakoś trzepnęło. Chodź na górę! Mocno go trzepnąłeś. Aż się kopytami nakrył. Ty gnojku, wszystko mi popsułeś. To tam od 3 miesięcy. Furt, konserwy i konserwy. Jeżeli uda ci się kupić coś świeżego na rynku, to nie bój się, chłopie. Żebyś nie wiem jak źle gotował, wszystko zeżrą. On będzie płacił. ما تمس خليني ترونكيل ما تمس كوبياني حالك لا 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 ما نبيعش عندي درامك بس خلق درامك روح كوري دين الفلوس يشريها كوري دين الفلوس قاسك تدفع الفلوس في الأول في الدنيا أوجيت كوبيا متى كباتشكي حط القرعة حط سنة القرعة اش الحق القرعة تساية ما بغيش ما نبيعش حقي هذا ما تجيب بشيش بيني ما ناخدش فلوس كاسيدنا ما ناخد Dawaj forsę. Na pewno myśli, że chcemy mu zarekwirować. Il ne veut pas prendre les livres sterling, François. Comme tu veux. Dawaj. Kupuję. O, baranek! Jaki ładny! Kupuję! Dużo! Dużo pieniędzy! Dużo! Ej! Dajmy was! Pieniądze wam daję! Prawdziwe! Grzeczniej z pocałowaniem ręki! Zupy mnie przez was rzucą! Co? Zupa gruchówka! Bodaj pęk smakoszu, tfu! Dawaj papierosy! Cygarety. Jeszcze jedną paczkę. Jeszcze jedną taką. Chodź. Szanowny pan pozwoli. Ludzie, ja wariat zwariowałem. Pieniążki rozdaję, ludzie. Proszę, oto 3 karteczki. Dwie czarne i jedna biała. Wystarczy wskazać, gdzie jest ta biała, a pieniążki same wejdą do rączki. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. 1, 2, 3. Gdzie jest ta karta? Proszę, szanowny pan, wygrał. Pieniążki pana. Bardzo proszę. Czarna przegrywa.
przegrywa, czerwona wygrywa. I proszę, kto następny? Ludzie, zwariowałem! Raz, dwa, trzy. Gdzie jest ta karta? Szanowny pan. Jest biała, proszę państwa. Szanowny pan też wygrał. Bardzo proszę, kto następny? Ludzie, ludzie, co ja robię? Ludzie. سلام علي لما قبلني وسلم علي ولدي ولدي سلم علي Alors? Les Anglais ont miné le désert. Nos chameaux tombent. Hmm? Il est tellement difficile de se procurer des livres sterling. Je n'ai pas d'avantage. À quoi ça vous sert? Si les Français vont s'en aller, vous aurez ici les Anglais. Les Anglais pas partir. Nous devons les chasser. Tu te souviens de notre contrat? La parole d'un marchand comme le cours des ruisseaux. On ne peut l'arrêter. À l'Oasi, personne ne vendra aux soldats français même pas un noyau de date. D'où ça vient? On l'a gagné. Regardez dans les camions, mon adjudant. Spokojnie, spokojnie, panowie. Niewielka strata, niewielka zasada, a każdy swoje szczęście dba. Raz, dwa, trzy. To teraz? Melonów nam już nie trzeba. Kur nam wystarczy. Pan z bananami, bardzo proszę. Niestety, tym razem szanowny pan przegrał. Proszę pana, Liki. Kto następny? Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. Raz, dwa, trzy. Zaraz! Rzuć te karty do cholery! Ale sierżancie, ile oni jeszcze tego mają? Weź na kamion, pieronie! Siła wyższa, panowie. Je te pagaille, fout en l'air. Toutes les disciplines dans le fort. Le comble, c'est qu'on ait balancé le cuistot dans la marmite. Dès aujourd'hui, quiconque n'est pas content de la cuisine doit être immédiatement arrêté. Il n'est pas exclu qu'il faudra fusiller quelqu'un sur place. Laisse ça, Kedros. Il vient dans la cuisine. Mon capitaine! Mon capitaine! Baraninka czy kurczaczek? Baraninka. Ben merde alors. C'est pas de la conserve. C'est vraiment frais. Du boulet là. Prosimy, kapitanie, prosimy. Dla wszystkich starczy. Une fois de plus cette saloperie. Mais mon capitaine, c'est vraiment du consommé royal?
Starszy strzelec Franciszek Dolas melduje się na rozkaz. D'où est-ce que vous avez sorti tout ça? Je l'ai vu moi-même, mon capitaine. Il a vraiment gagné. Comment gagner? Aux cartes? Avec tout le marché arabe? Najlepiej ja mu to sam pokażę. Pozwoli pan. To było tak. Il va vous montrer ça, mon capitaine. Czarna przegrywa. Biała wygrywa. Dites où est la carte blanche, capitaine. Rzeczywiście. Szanowny pan wygrał. Brać, wybierać, decydować i niczego nie żałować. Raz, dwa, trzy. Rzeczywiście, i znów szanowny pan wygrał. Proszę o to zarobione pieniądze. Dolas, rzuć tę zabawę. L'escadron, c'est vraiment un jeu innocent. Proszę. Niestety, tym razem szanowny pan przegrał. Niestety, szczęście znów nie dopisało. Ale. Raz, dwa, trzy. O. No właśnie, to było tak. Tricheur! Tu pourris en prison, je vais en tôle! Au pain et à l'eau! Kelos! Oui, mon capitaine. D'où sort ce whisky? Vous l'aviez ordonné. J'ai réussi. Depuis un an, il n'y a plus de whisky en Syrie. D'où vient donc celui que tu m'apportes? Ce sont les Arabes qui le fournissent, mon capitaine. Je les envoie, ils passent de l'autre côté, c'est tout. Bon Dieu, bon Dieu. Au lieu de garder la frontière, mes soldats entrent en intelligence avec l'ennemi? Trahison! Partout des traîtres! Trahison! Partout des traîtres! Merci! À vos ordres, mon capitaine! Mon pistolet! Où est mon pistolet? Halt! Je t'ordonne de t'arrêter! Capitaine, tirez. Sardinelle, qu'est-ce qu'ils veulent? Un des nôtres les a roulés. Ils veulent être payés en livre anglaise. C'est ce plané. Je voulais en donner. Sonne l'alarme. Distribuez les casques, les baïonnettes et dispersez-moi cette bande. Nous ne bougerons pas, mon capitaine, si vous ne libérez pas des arrêts. Le cuiston. Mutinerie? Depuis trois mois, c'est la première fois qu'on a bien bouffé. Rendez-nous le polonais. Sans le polonais, on se bat pas. Avec tes. La bouffe. Avec tes. Je vais le descendre.
qu'il crève au trou. Sans un morceau de pain, sans flotte. Resztę daj, bracie, kolegom. A jak stąd wyjdę? Zrobię wam... kotlet do volaille. Albo ten... bez strogonów. Umiem też tornado all'orsini, pommes frites z buraczkami, albo zalewajkę. Zalewajkę? Albo pyzy. Jak moja matka zrobiła pyzy. To niech się schowają wasze żaby i ślimaki. Pulchniutkie. Ze słoninką. Qui va là? Ouvrez la porte! On veut seulement le polonais! Quoi? Pourquoi on bouffe des conserves? On n'est pas des cons! Ouvrez l'aiguille ou on y va aux grenades! On enfonce la grille! Et peut-être on pourrait ouvrir. Et les côtelettes de volaille? Zalewajka. Merde! Plutôt crever que vous rendre le polonais! On ne peut pas y aller à la grenade, mon adjutant! On pourrait lui faire du mal! Granate Krytzie! Do nas! Do nas, Pierronie! Fajnie, żeśmy pomogli zbuntować. Uciekamy z Legii. Ale jak to z wami, sierżancie? Zróbcie coś. Powiedzcie im, żeby mnie wypuścili. Vite, mon adjudant, les gendarmes nous talonnent. Chciałem cię z sobą wziąć, ale sam widzisz. Panie sierżancie, no... A jak będziesz kiedyś w Ciechanowie, to powiedz im tam, że... Dépêchez-vous, mon adjudant! Powiedz, że stary Kiedros też by chciał do Polski. Cześć. Kochani, koledzy najdrożsi, wypuśćcie mnie. Daję wam wszystkie pieniądze. Ja nie jestem żaden kucharz. Ja w ogóle nie potrafię gotować. Nic a nic. Faut pas t'en faire. On te rendra personne. Tu es notre plus grand trésor. Mon capitaine! Mon capitaine! Mon capitaine! Hmm? Le sergent Poirot cogne à la porte. Hmm? On ouvre? Alors ouvrez, mon Dieu! Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Ouvrez! Que veux-tu, Poirot? Mon capitaine! L'adjudant Kiedros vient de foutre le camp du fort avec les soldats. Ils ont pris des voitures et des armes. Enlevez-moi tout ça. J'ai essayé de les retenir, mon capitaine. Si on réussit à leur couper la route avant les rochers Hamdans, ils n'auront aucune chance. C'est tout ce qu'il nous reste? Oui, mon capitaine. J'ai libéré même les arrêts. Et plus vite! Plus vite! Il faut être là-bas avant eux! Prędzej! Prędzej, bracie! Jak się będziesz tak czołgał, to nam uciekną. Dawaj, pomogę ci. Wiesz. Merde alors, il y en a marre de cette ferraille. Moi j'ai pas honte. Allez, allez, allez!
occupez vos positions, sur la colline. À vos ordres, mon capitaine. En position de combat derrière la colline. Allez les gars, tous vite en place. Et derrière l'autre dune aussi. Tiens-toi derrière le buisson. Les munitions? Quelles munitions? Les étoiles aux Polonais. Hé, hey, le Polonais. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, tu dois du FM, hein? C'est le Polonais. Il a pris. Le Polonais. Où est-il? Le Polonais. Et légionnaire François Delas. Ah, ben le blanc. Avec toi, avec tout là. Baïnette de canon. Suivez-moi. À l'avant. Rendez-vous! Vous êtes tous des traîtres! Et toi? Co się wykłócasz, opoju? Gdybyś miał naładowany, dawno byś się postrzelił. Weź na dysadę! Honele! Allez, courage, mon capitaine. Nous pouvons toujours nous battre sous vos ordres. Vous allez seulement passer avec nous du côté de la France libre. Servir sous les ordres d'un De Gaulle? Et qui sait? Je le connais même pas. Comment tu portes ce flingue, espèce d'idiot? Il peut encore servir. Montez en voiture! Amen. Sierżancie, do polskiej armii, prawda? Z Anglikami. A coś ty robił przed wojną? Przed wojną? Przed wojną miałem duże, wzorowe gospodarstwo rolne. Bydło rasowe, duże, czarne byki. Wspaniałe. A tak naprawdę? A tak naprawdę to różnie bywało. Cegły się nosiło na budowie, w trzy karty się grało. Wie pan, jak to jest. Aby do wiosny. A ja rąbałem węgiel na nardzie. W Hiszpanii dopiero zobaczyłem pierwszy raz karabin. 3 lata przesiedziałem we więzieniu. A jak Francuzi się poddali, to wolałem Legię niż gestapowskie łapy. Ale teraz jest pan żołnierzem jak ja. Nasze miejsce jest w polskiej armii. Musimy walczyć o Polskę. O jaką Polskę chcesz walczyć? O jaką Polskę? Przecież Polska jest tylko jedna. All right. Captain, the tent's ready. Thank you.
Starszy strzelec Franciszek Dolas. Pola. Ja? Sir? I've a feeling somebody's shooting. Oh, it's a Frenchman from the Foreign Legion. When you finish your tea, disarm him and take him into captivity, will you? Yes, sir. Captain? Yes? Lieutenant Benson has been standing outside for 5 minutes now. Lieutenant Benson, requesting permission to interrupt. But the matter is most urgent. I have a French prisoner. What prisoner? You know we're starting operations against French Syria in 7 days' time. It's the Poles again, sir. The sergeant from the Foreign Legion rebelled the garrison and came over to our side. We sent them to the Free French formations. Only that one refused. Pshaw, what an insubordinate bunch those Poles are. Why couldn't they have waited until at least next week? Starszy strzelec Franciszek Dolas, 17. pułku piechoty. What language is that? To me, he's a Slav. It's the way they lisp. I'm awfully sorry, but I'm afraid we're not quite set to accommodate you. Nie jestem Francuzem. Ja Polak. O, to z mojego munduru. Przyjechałem tutaj, żeby walczyć razem z wami przeciwko Niemcom. Of course you can keep your distinctions. We British respect the Geneva Conventions. Hopkins? Yes, sir? Provide the prisoner with the needle and thread, will you? Yes, sir. We're awfully sorry, but I'm afraid the camp won't be ready for quite a few days yet, as you see. Przecież wy kompletnie nie jesteście przygotowani do walki. A tam Europa czeka. Talking about Europe, I do hope I have the pleasure of meeting a gentleman, so you won't venture outside the camp area. As you see, my men are pretty busy over there. Okej. Po co to? To mundurów też nie macie? Pan porucznik od saperów poszedł na zające i nie spotkał trzy panienki nago się kąpiące. Hulaj dusza, niech się rusza. Hej, hej, uchacha! Hulaj dusza, niech się rusza. Dziewczyno moja! Melduję posłusznie, panie kapitanie, że jestem gotów. Ja służbowo, zamelduj mnie. Do czego się czepiasz? Ja służbowo! Melduję posłusznie, że jestem gotów. What the devil? You seem to have lost your way, haven't you? This is my tent. In any case, you promised me not to escape. Jestem żołnierzem. Nie mogę czekać bezczynnie, kiedy wróg w naszym kraju. Czekam na rozkazy. Camp! There! That equipment!
camp. There. Tak jest! No! Nie tutaj? I repeat, campsite is here. Here. Not over there. Here. Wires. Wires. Over there, wires. Wires, 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 antagonist wires. Not over there. Oh, no. Not over there. You can get shot over there, you know. Bang, bang. Rozumiem, to są zasieki. Tak jest. Do bani z tymi zasiekami. Całe pustynie przecież i tak pan nie odrutuje. To by trzeba... Pola minowe. Koledzy w obozie opowiadali, że jak taki czołg wpieprzy się na minę, to... Essere qualcosa di grosso, se tanto sorvegliato. Gianni, con me. Voi copriteci, attenti alle guardie. Generale. Vero? Aveva un sacco di argento qui, sì. Non avete mai visto un generale? Ci ha visto. Se vi avesse visto avrebbe dato l'allarme. Tornate indietro. Oddio. E non venite senza il generale. Shut up. Everything in order, Hopkins. Righto, sir. Captain Ralph Peacock here. It's all right. I just wanted to get my teapot.
Call out the guard! The prisoner's off! Call out the guard! Żeby mi awans! Nie postraszył. Herbaciarze. Fajfokloki zakichane. Hopkins? Yes, sir? Are you quite sure the place is well guarded? Yes, sir. Oh, the fence is all right, sir. The boys did a good job on it. Ci siamo, andiamo. Dove andiamo? Dobbiamo prendere il generale. Perché il generale? Abbiamo un ufficiale. Presto nella tenda, il comandante ha detto il generale. A destra. Attende. Testo, che zitto, zitto, buono. La che testa succede? Zitto, zitto. Oh, figlio di... Testa. Kapitanie! Kapitanku! Przepraszam! Nie chciałem, myślałem, że ci czarni... Cholera! Pod sąd mnie za pobicie oficera, no. Znowu... All right, Mayor, let's pour the tea on. Don't forget about me. Over here, please. Come on. I'll be careful. Oh, that's all right. Oh, watch out, it's boiling hot! Thanks, that's enough. Q. Yeah? Cup of tea, sir. You refuse a cup of tea? Impossible. Il generale! Nostro generale! Prendetelo! Prendetelo! Le gambe! Ferma! Dammi la corda! No, mi arrendo da un pezzo, aspettavo l'occasione. Sì? Ah. Sì, eh? Slusznie. I tak nie masz o co walczyć. Sì. Siadaj. A sì? Zawracaj. A sì. Jesteś moim jeńcem. Sì. Lascia la macchina! Scappa! Oh, mamma mia. Comandante. Where are you
your guns! Drop your guns! Get along! Oh, mamma mia, che ho fatto? No, scusa, come va? Su bello, inglesi, non l'ho fatto apposta. Mi arrendo di nuovo, scusa, inglesi, ah! Prendi, prendi, mi arrendo, scusa. Adesso andiamo, forza. Oh, managgio. Thank you. A łba mi o mało nie rozwaliłeś. Non sei inglese, eh? Polak. Polakko. Jakiego diabła uciekałeś, makaroniarzu? Siedziałbyś w obozie i wojnę miałbyś już z głowy. Finita! Italiani wojsko, tam? Na pewno cię tu znajdą. Widzieli ogień. Cześć. A jak cię nie znajdą? Chodź. Odciągnę cię trochę do swoich. Ciężki jesteś, kataryniarzu. Makaroni za dużo. Italiani, jak jest po waszemu nie strzelać? Ha? Nie strzelać! Nie strzelać! No, no, no! Nie śpi, bo cię okradną. O, Madonna mia.
Inglesi, me posi non so mai sparato. Erano l'orchestra, orchestra. Sono stato punito perché ho steccato l'inno nazionale. Non sono fascista. Sì, zamknij się wreszcie. Ale non sono fascista. Silenzium! To wasz, italiani. On ranny. Doktora mu trzeba. Doktore. Sì. Compi? Sì, sì, signor sì. Gdzie lecisz, pacjanie? Tam! No, teraz się już tobą zajmą. Trzymaj się, Italiano! Dobry wieczór. O, mamma mia, ale inglesi! No, inglesi, polacco. Stój! Ręce do góry. Sì, sì. Ragazze, gli inglesi! Ragazze, gli inglesi! Signora, gli inglesi! Porca miseria! Impiegato! Ręce do góry! Ja ni słowa! Noi siamo tipi tranquilli, signor tenente. Non abbiamo mai ucciso nessuno! Ma ne fascista! Co jest to, wielki anielki? Wojsko czy bordel? Sir, sì, signor tenente! Bordello! Bordello militare! Bordello? Ragazze, che fortuna! Siamo prigioniere! Le consegno la casa intera. Si figuri, signor ufficiale, che da 3 mesi non ci pagavano. Agli inglesi, come sono ricchi. Sterline, questi sì sono soldi. Come bello! Vedi che fusto! Ma guardate, ragazzi. Nessun muore per amore. Pensi spesso, poi capisce che la guerra gli fa male. E l'amore molto ben, meglio letto che alla guerra, per restare sulla terra. Signor capitano, il nemico attacca il campo. Finalmente, li aspettavamo da 7 mesi. Li hanno già visti all'autocentro, possono tagliarci la ritirata. Benissimo, perché dovremmo scappare? Signor capitano, lo so. Vattene, vestiti. Ma avanza ancora. Hanno già preso il bordello. Cosa? Portano via le nostre ragazze. Le nostre donne? No, inaudito. L'onore dell'uomo italiano. Signori ufficiali, non permettiamo a nessuno di farci cornuti. Avanti! Avanti! Signor ufficiale, non ci lasci sola, non ci abbandoni. Mamma mia, non posso con lei. Da voi è meglio. Lavora molto e soldi pochi. Fermati, dove vai, mamma mia? Non sparare, non sparare. Fermi, spaventate le ragazze. Dziewczynki z rozumcie. Ja bym was wszystkie, ale ja naprawdę w tej chwili nie mam czasu. Ty, miękko, ci korrekcję. Delinquenti, canaglie, vi faremo vedere che sa fare il soldato italiano quando sa perché combattere. Sergente Loneli, sì, con sì. La terza squadra blocchi la strada. Tenetevi sbucci, con il suo plotone tagli al nemico la ritirata verso il deserto. Sì, sì. Gli altri con me, setacciamo il campo. Non fate prigionieri, fucilate sul posto chi si arrende.
Vorrei averne qualcuno tra le mani. Requiem eterno. Oddio. Vieni, ancora, ancora, buona, stop! Lascia quella barella e pensa ai feriti. Sì, signore, sì. Ehi, l'avete trovato? Nelle tende non c'è. Che è successo? Bordello, bombom. Oddio, Bono! Infermiere, infermiere, vieni qui! C'è un ferito grave! Su, su! Presto, presto, presto! Sbrigati! Fatto! Andiamo! Dove vai? Senza di te non l'accettano! Pusmi, su! Amico, amico polacco. Amico, amico. Amico. Amico, amico. Amico. Indietro, via, fate largo, lasciate passare, avanti, forza! Via, via, che fate? Noi abbiamo il permesso! Fate passare, largo! Si salva, ripeto, ambulanze sul molo 2, sotto. La nave salva! Salta giù, muoviti! Via! Va bene! Indietro, indietro, sono i feriti gravi, state indietro! Approva, seconda corsia. Approva, i feriti leggeri sotto coperta. E voi dove andate? È grave, dottore, muore, muore! Via, via! Brigati, presto! Infermiere, infermiere! Silenzio, silenzio! Calfogna, presto, presto! Alti. Che ha? Peritonite. Peritonite. In fretta, muoviti tu. Ya? Ya, presto, presto! Animale! Mamma muore! Sala operatoria, muoviti! Che guardi? Il panorama, pezzo di cretino! Al lavoro porta giù questo! Sì, sì, questo! Allora! Abbiamo chiuso con l'Africa, eh? La guerra è finita per noi. Eh? Ci ha sistemato bene il Duce, no? Bordello! Sì, sì! Ehi, ehi! Aspetta, aspetta! Un momento!
corridoio! Lasciate il passaggio, scoprate il corridoio! Sta a sentire, mi dai il camice, compare, eh? Va bene, devo smammare, devo lasciare questa carretta. No! Capisci? Sul volo c'è la milizia, potrei avere dei guai a scendere, va bene? Sì! Ehi! Attenzione, gli infermieri distribuiscono le cinture di sicurezza. Prendete le cinture. Nostromo in plancia. Il nemico! A noi! Camerati, prendetelo! Prendetelo! Quante volte devo ripeterlo? Solo i gradi! Solo i gradi! Sì! Levatemi di mezzo! Fate passare! Fate passare! Sì! Indietro! Vieni qui. Danke schön, Kamerad. Danke. Portalo nella seconda corsia. Kamerad. Kamerad, komm, komm. Infermiere, infermiere. Panelli, dove sei, Panelli? Portalo nella seconda corsia. Bitte. Merci. Merci. Avanti, muoversi! Avanti! Sbrigarsi! Presto! E tu che aspetti? Forza, muoversi! Braccio, ferita leggera. Sonske sitte, kommst auf das Schiff? Ich bin schwer verletzt, meine Hand ist zweimal durchschossen. Wir knallen dir gleich den Schädel durch. Deserteur! Ich bin doch wirklich schwer verletzt, Herr Wachmeister. Dove la passa? Fa vedere su. Schneller, schneller, du Schweinehund! Jetzt suchst du erst? Ferma! Ferma! È lui! È lui! Allarmi! Heute Taucher! Ferma! Dove andate? Dove andate, la matita? Langner.
d'amore. Ben si spesso poi capisce che la guerra li fa male e l'amore molto ben. La 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 la. Bardzo ładne to, co nosiłaś. Na pewno miłości. Amore. Tararira rararira. Tararara rararira. Ten mundur to ja. Ja naprawdę nie jestem Niemcem. No, Germania. Hitler. Śliczna jesteś. Jak ci na imię? Franek. Franek. Okej, to Franco. No właśnie, Franek. A ty? Mirella. Mirella, ślicznie. Po naszemu Mirka. Mirka? Mirka. Sono arrivata. Pomogę ci. Mirella! Bardzo potrzebne mi są takie spodnie. I taka koszula. Non so. Muszę się w to przebrać, bo Niemcy mnie zabiją. Zabiją! Nie uciekaj, Mirello! Tylko się przebiorę i idę z tobą. Zaśpiewaj to jeszcze raz. La 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 la. Tu austriaco? Ha? Vienna. Walzer. La 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 la. Nie, nie. Polska. Chopin. Polonez. Pam param pararararara Verhaftet den Deserteur! Ja, 7, 8, 9, 10. Achtung! Im Namen des Führers und des deutschen Volkes, das Feldgericht hat euch wegen Desertation und Flucht zum Tode durch Erschießen verurteilt. Weiter, weiter, weiter! Schneller, schneller! 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Meine Papiere hat auf dem Schiff ein Sanitäter zusammen mit der Uniform weggenommen. Mal halten! Noch einer. Hans Langner. Ich habe 3 Auszeichnungen, Herr Major. Ich nahm am Feldzug gegen Polen teil. Du bist ein Dreckskerl. Du wirst besonders bestraft. Achtung! Zur Strafkompanie, die ganze Gruppe, an die Ostfront. Links um! Marsch! Herr Major, das ist er! Das ist er! Musik
Kannst die Lage angeben? Tja, ich bin bald ausrechnen. In 3 Minuten ändern wir den Kurs auf 3:14. Knalle dir eine Kugel in den Kopf, wenn wir an die Ostfront kommen, du verfluchter Kerl. Riechst du auch etwas? Irgendetwas brennt. Es riecht brenzlig. Na und? Ich rieche nichts mehr. Es hat aufgehört. Es kam uns bestimmt nur so vor. Help!
Zajęte! Zajęte, no! Zaspali? Brat Sebastian nie zadzwonił. Bracie Sebastianie! Anioł mnie nawiedził, wielebny ojcze. Odzyskał głowę. To nie anioł, bracie Sebastianie, a szatan raczej. To żołnierz niemiecki. Żołnierz niemiecki? A po co on tam wszedł? Może zadzwonić? Broń Boże, jeszcze się obudzi. Oni są straszni, jak nie śpią. Uśmiecha się. Może nie jest taki zły. Chcę zejść. Boże Przenajświętszy, trzeba zawiadomić Niemców, niech go sobie zabiorą. I to jak najszybciej. Wielebny ojcze, ojcze Dominiku. Wielebny ojcze. Pokazał, że nie jest Niemcem, albo nie lubi Niemców. Pluje na ten ich znak. Święty Dominiku, patronie nasz, to jeszcze gorzej. Po co on to zrobił akurat u nas? Mało to drzew w okolicy. Aufmachen. Otworzyć, bo wywalimy bramę. Wo ist der Klosterprior? Pan oficer pyta, gdzie jest przeor. Niemcy! Dieser hier? Unterbrich seine Gebete. Pan Obersturmführer pragnie wiedzieć, czy wiadomo wam o spadochroniarzu, który spadł dzisiejszej nocy? Czy wiadomo wam coś o człowieku ze spadochronem, bracie Florianie? Białym parasolu na sznurkach. Myśli nasze ku niebu kierujemy, a noce modlą i kontemplacji nieustającej poświęcamy. Das ist ein Bolschewik. Ein kommunistischer Bandit. Für Hilfeerteilung strafen wir mit dem Tod. Jeden.
Komuniści to bezbożnicy! Wy natychmiast zameldować władze niemieckie, jak coś zobaczycie. Święty Dominiku, komunista w klasztorze. Zabierz go, patronie nasz. Ratuj duszę przed zgubnymi skutkami. Jeszcze jest. Kłania się nawet. Dziękuję. Wracajcie! Wracajcie, braciszkowie, do kaplicy! Siedźcie tam cały dzień! Cały dzień. Bracie Sebastianie, z Kresów pochodzisz, język rosyjski znasz. Powiedz mu, żeby sobie poszedł i zostawił nas w spokoju. Chyba już zapomniałem. No spróbuję. Wasze błagarodie, gospodin komunist, budźcie lubieżni, zostawcie nas w spokoju. Rosjanie? Bracia, niech żyje dzielny naród rosyjski. Uciekajmy, bracie Sebastianie. Nie wolno nam tego słuchać. Pomóżcie mi zejść! Jestem Polakiem! Chcę walczyć w waszej partyzance! Panowie, bracia! Bracia mówił, a wiary w nim nie ma. Dobrze jeszcze pamiętam rosyjski, co? Wszystko zrozumiałem. Biegnij na górę do swoich dzwonów, bracie Sebastianie, i pilnuj go. Wieczorem klasztor opuścić musi, żeby nic nie mówił. Jeszcze któryś z młodzianków usłyszy. Jest porucznik? Obywatele poruczniku! Niemcy w Nowej Wsi! 7 samochodów SS-manów i wehrmachtowców! Prawdopodobnie poszukują naszego zrzutu, bo przetrząsają wszystkie chałupy i stodoły! W porządku. Obserwujcie dalej, meldujcie o wszystkich! Tak jest! Pio! Krępy! Widzisz, bracie? To trzeba tak jednym ruchem! A! Zostaw to, zostaw! Niemcy w Nowej Wsi. Alfred! Na pewno on. Ilu masz ludzi? 17, reszta w terenie. Szukają dziewczyny. Ściągnę natychmiast wszystkich. Wyślij też konnego do Sokoła. Niech zamknie swoim oddziałem wyjście na szosę. Tak jest. Ty znasz tego Obersturmführera, który spalił Dąbrowicę? Uśmiechniętego Alfreda? Dwa razy mi umknął zasadzki. Będziesz miał okazję spotkać go po raz trzeci. Jest w Nowej Wsi. Wilga! Gdzie macie tych Niemców, których złapali cię na szosie? Trzymamy ich tutaj, panie poruczniku. Świetnie, dajcie ich tu, będą nam potrzebni. Mam iść do wsi? Byłeś w Niemczech, znasz język niemiecki. O, los raus. Wystarczy. Weźmiesz Szczerbatego. On zajmie się dziewczyną, a ty będziesz obserwował Niemców. Jak zauważysz Alfreda, nie spuszczaj go z oczu. Wykonasz wyrok na tym zbrodniarzu, jak zaczniemy atak. Sygnałem będzie długa seria z PM-u. Tak jest. Спасибо! Упал! Эй, ты! Не говори ничего! Нам слушать этого не надо! Ха? Очи! Черные и прекрасные, тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла. И с японцем воевал рязанский корпус генерала Авдокина. Kupujcie bubliczki, garjacze bubliczki, za wasze rubliczki da paskarej. A piec mój pianica, za rękojcianica, a mać ubornica, trakujkazor. Siestra gulaszcza ja, dzieniocny spiaszcza ja, a ja malczyszcza ja, karmanny wor. La 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 la
pochwaloni. Niemcy we wsi domy i stodoły przetrząsają. Szukają jakiegoś tam spadochroniarza. Wieś z dymem puszczą i młodych rozstrzelają. Tak powiedzieli, jak go znajdą. O! Snur, tak. Sebastiano. But! Gdzie but? Tu indignacionis, famius temeremur, perdonium nostrum. Najprawdziwsza Polska. Das ist die Wehrmacht, wa? Mit den Weibern sind die immer die Ersten. Wann hat er sich nur davon gemacht? Kommt, lassen wir sie. Stören wir nicht. Ja. Zalowałaś? Najpierw walisz w łeb, potem całujesz, teraz znów bijesz. Nie musisz się mnie bać. Nie jestem Niemcem. Ten łach zaraz rzucę. Schönes, braves Hündchen. Ich habe Dorfhunde sehr gerne. Gründlich alles durchstochen. Beeilt euch! Wo ist der Mann? Mundsch, bei den Partisanen? Gdzie mąż u partyzantów? Ask.
Skąd, panie oficerze? Za stary do partyzantu. Do klasztoru pojechał. Z kartoflami. Sie sagt, er sei zu alt für die Partisanen. Zu alt? Es ist niemand da, Robert Sturmführer. Und in der Scheune? Dort? Ja, wissen Sie, da liegt einer aus der Wehrmacht mit einem Mädchen. Nie odchodź, mogą tu jeszcze wrócić. Dali wam Ruscy w skórę, to i walczyć się odechciało. No mówimy ci, że jestem Polak. Teraz to jesteś Polak, a jak Niemcy wchodzili, to krzyczałeś Heil Hitler. Masz szczęście, że jesteś dziewczyną, bo już byś tam nowe rwała. Pewnie, bić to wy potraficie. Zostaw, to nie twoje. Od wczoraj nic nie jadłem. Od 5 lat ludzie nic nie jedzą. Mało ci jednego guza? To ci jeszcze dołożę. Ręce do góry! Uważaj, to naprawdę może wystrzelić. Nie możesz mi tu zostawić. Ja też do partyzantów. Z obozu jednieckiego uciekłem, żeby do was. Przysięgam ci, że jestem Polakiem. Ruszaj w kąt, powiedziałam. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, tym tylko się dowie, kto cię stracił. Świętność tej ozdoby widzę i opisuję. Potęskie po tobie, panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i jazdy... Strzelam, naprawdę strzelam. Nie, nie, nie możesz. Siedzą, piją, lulki palą, tańce hulanki, swawola, lewokarczmy nie rozwalą. Hija, hejce, hola. Hej, matka, kum! Sztasz. Czego znowu? Jezus Maria, czyście oszaleli, gestapo we wsi, dopiero co stąd wyleźli. Obserwowaliśmy wasz dom przez lornetkę. Wiemy, że już poszli. Sierżant Karaś ma do was bardzo pilną sprawę. No polamentujcie troszkę. Los! Nie dziękuj, wyznam ci szczerze, pierwszy bym pałkę strzaskał na twojej głowie, gdyby nie dziadek pacierz. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Dwa. Zobaczyła Kraków, pewno go nie minie. Zobaczyła Kraków, pewno go nie minie. Jak go zobaczyła, wnet go pokochała, wnet go pokochała. I pacierz po polsku mówić nauczała. Wierzę ci. Wierzę, tylko ty już przestań. A weźmiesz mnie ze sobą do partyzantów? Wezmę. Nie bój się. Będę cię bronił. Ze mną nie stanie ci się nic złego. Zapnij się, mundur ci widać. Słuchajcie, Jóźwiakowa, mam dla was specjalne zadanie. Dziś w nocy przyjmowaliśmy ludzi, którzy skakali z samolotów na spadochronach. Rozumiecie, takie duże parasole, jedwabne? Nie gadaj, tyle, synku. Chodzi o zrzut. Tak, właśnie. No. 3 osoby udało nam się przejąć, ale 4. wiatr zniósł gdzieś daleko. To była dziewczyna, radiotelegrafistka ze sprzętem. Miała adres kontaktowy u Wyględy i trzeba sprawdzić, czy się tam stawiła. Jak wygląda ta dziewczyna? Czarna, średniego wzrostu, z krótkim warkoczem. Aha. Musimy ją przejąć, bo dziewczyna nieobeznana z terenem. A tu za chwilę będzie gorąco. Tylko mi nie strzelać pod chalupą, bo zaraz spalą. I do garków mi też nie zaglądać. Ostatnio się cały obiad zjedli. Potem starymi się piekli. Twoje szczęście, synku, że nie mam czasu. Inaczej dalabym ci za ten szkopski mundur. Los. Co chcesz zrobić? Udowodnię ci teraz, że jestem Polakiem. Nie, zostaw, nie trzeba, ja ci wierzę. Schowaj ci stole. Wierzę. Uśmiechaj się. Uśmiechaj się do niego. Po coś ty to zrobił? Przecież tam został ten drugi. Właśnie. Tamtego też musimy załatwić. Uciekajmy. Błagam cię. Teraz już za późno. Tamten może wyleźć. Wprowadzę go, a ty go wal w łeb. Tylko mocno. Hände hoch!
Kraus! O Jezu, zabiłam go. Oj. Myślałam, że to Niemiec. Niemiec? Uciekł. Chodźmy, chodźmy stąd. O rany, coś mi się stało w głowie. Jesteś święci! Chryste, panie. Wille, nie mam gandę. Miałem się tu zgłosić i nawiązać kontakt. Nie ma auch diesen mit. Ja, ja. Matka. Mleko. Mleko. Verstehst du? Sie ist Jesus. Hermann Sturmführer, alle sind weg. Wir haben nur einige Knaben und alte Männer festgenommen. Wiederholen. Ich habe nicht verstanden. Jawohl, wir haben einige Partisanen festgenommen. So ist besser. Erschießen. Keine Verdächtigen. Und das junge Mädchen neben dem Soldaten? Ich habe ja dort nichts gefunden. Im Garten auch nicht? Uciekaj, dziewczyno! Uciekaj! Halt! Let me fire! Sześć! Równaj w prawo. Drugi szereg. Spocznij. Kolejno. A licz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, siedem. Za wcześnie wstałeś. Może się położyć. Nie. Niestety czapeczka nie wejdzie już. Główka co nieco spuchła. Bodajbyś pęk, wesołku. I tak masz szczęście, że dziewczyna pamiętała, która to stodoła, bo inaczej kiblowałbyś tam do przednówka. A ciebie też to śmieszy? Przecież o mało co mi łba nie rozwalili.
Poznawać się już nie musicie, ale przywitajcie się chociaż. Teresa. Teresa. Krępy. Działa? Musi działać, obywatelu poruczniku. Musi działać. To jest odpowiedź. Potwierdzili nasz meldunek, jutro zaczynamy. Szybko idą. To jest ten most. Tylko trzeba uważać, bo tu są pola minowe. Będziemy go wysadzać. Nie! Będziesz go bronił, żeby go Niemcy nie wysadzili. A ty co? Nie idziesz z nami? Ja idę na ten most. Będziesz go bronił. Będę go wysadzał. Żeby Niemcy nie mogli się wycofać. Akcję trzeba rozpocząć jednocześnie. Weźmiesz ta nową radiostację. Ludzi mało. Dostaniesz 6 od Sokoła. Dodałem ci tego nowego. A nie, nie, wystarczą mi moi chłopcy. Ależ to taki kozak. Ty wiesz, ilu Niemców naszatkował? Nie lubię kozaków. Ktoś musi nieść ze mną radiostację, obywatelu sierżancie. To waży 16 kilo razem z baterią. Ona jest plutonowym. Słowo honoru, Miszka potwierdził. Pluton gotowy do wymarszu, obywatelu sierżancie. Już idę. Już ja temu kozakowi dam popu. Marsz! Obywatelu sierżancie, plutonowy wilk melduje, pluton gotowy do wymarszu. Dziękuję, dajcie spocznij. Spocznij! Czego zęby szczerzysz? O, chłopcy, akcja na medal. Jeżeli nam się uda, otworzymy drogę naszym czołgom i pomożemy im przedostać się na tyły nieprzyjaciela. Akcja jest tym trudniejsza, że będziemy się posuwali w biały dzień. Wzdłuż pól minowych. Józek! Franek! Józek! Franuś! Franulka! Chłopie! Franek! Ty... To twoja robota. Coś ty... Nie, nie. Znów będziesz czarował. I wszystko zacznie się... Od nowa. Nic się nie zacznie, Józek. Będę twoim najlepszym żołnierzem. Wiernym ordynansem, tylko pozwól mi tu zostać. Nie. Słowo honoru, że nic nie zrobię bez twojego rozkazu. Nie wypuszczę żadnego byka. Nie będę miał żadnych pomysłów. Józek! Wilk! Żebyś mu nie dawał żadnej broni do ręki! I rozejść się! Ludon! Tył! Rozejść się! Zamienimy się na dole. Na tym, bo... Nie chcę, dawaj, odszedź się. No, lewi trzeba. Fajne masz saperki. A jakie wygodne? I akurat na ciebie. Też spróbuj. Fajne. Co chcesz za to? Głupstwo, dasz mi pistolet. I tak masz jeszcze karabin. Czekaj, czekaj. Dam ci jeszcze pas. Dodam ci do tego orzełka. Z wyjściowego munduru. Nie. Albo wiesz co? Wszystko to możesz mieć za darmo, chcesz? Zagramy w karty. Ale ja nie umiem grać w karty. Głupstwo, to bardzo proste, patrz. Tu są trzy fotografie. Na jednej jestem w mundurze polskim, na drugiej w niemieckim, a na trzeciej we francuskim. Odgadniesz tylko, gdzie ta leży. Brać, wybierać,
decydować i niczego nie żałować. Raz, dwa, trzy. Gdzie ona jest? Rzeczywiście. Pas jest twój. A teraz zagramy o spodnie. Raz, dwa, trzy. Ale mam, bracie, pecha. Spodnie twoje. A teraz o buty. Ale pamiętaj, jak przegrasz, pistolet jest mój. Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Raz, dwa, trzy. A teraz? Jesteś tego pewien? Pomyśl dobrze, nie spiesz się. Dobra, pomyślałem. Jeżeli zauważą naszych, prój w nich cały talerz. No, udało się. Dziękuję ci, żeś mnie wziął na akcję. Jesteś fajny chłop. Dziękuję dziewczynie, a nie mnie, uparła się. Co? Powiedz Teresie, że jest kochana dziewczyna. Dobra. Podróżny mówi, że ona jest kochana. Kto? Ten nowy, przekaż dalej. Ty, ten nowy mówi, że ją kocha. Ten nowy mówi, że ciebie kocha. Nie pleć głów. To osoba honoru, tak mi kazali przekazać. Na chwilę. Ich sah wirklich jemanden. Er ist von uns ausgerückt. Vielleicht gibt es hier keine Minen.
Das war bestimmt ein Reh oder Hase. No, ze mną może pan iść śmiało. Pamiętam dobrze, gdzieśmy te miny ze szwagrem z ziemi wydłubywali. Zrób tam panu partyzantowi coś do zjedzenia, musi być głodny. Niech pan siada, na pewno pan zmęczony. Przecież to są miny. Ano miny. Dużo pan tego bierze? Panie, na diabła mi miny, no. Ja się odłączyłem od oddziału. Do mostu pod Zabadą muszę. Pomyślą, że jestem dezerterem. Do mostu? A, to tylko przez wieś, ale tam Niemcy od wczoraj wszystkich ludzi wypędzili, okopują się. Myślałem, że pan pominy, bo partyzanci często u mnie brali. Mocna, co? Dla naszych żołnierzy szykuje na powitanie. Czyściutka jak kryształ. A tu na pewno min nie ma? Wykopaliście wszystkie? Wszystkie? Nie. Aby do tego miejsca tylko. Jak je Niemcy zaczęli zakopywać, tośmy zaraz na drugi dzień je wydłubali. Póki ziemia jeszcze świeża była. Nie za słabe? Nie, nie, nie. Bo ruskie na ten przykład to lubią mocne, no. Krowa to głupie bydle, panie. I swoje przyzwyczajenie też ma. Jak człowiek, panie. A tędy szły na pastwisko nad rzekę. No, jak Niemcy zaczęli minować, to tego dnia zaraz dwie rozpieprzyło. Tak. A miny były duże. O, czołgowe. Z bydlęcia to i zbierać nie było co, panie? Musieliśmy rozminować. A tam żeśmy nie kopali. Tam małe miny, ludzkie. Takie właśnie były nam potrzebne. Co wy mówicie? Po cholerę wam te miny. No przecież mówię wyraźnie. Tam są małe miny. Jak przyszło pismo, żeby Niemcom na kontyngent krowy oddać, no to żeśmy ją tam popychali. No, zawsze trochę mięsa zostało. A Niemcom tośmy krowie ucho z kolczykiem oddawali. No niech się pan nie martwi. Znajdzie pan swoich. I to prędko. Nad ranem, jak rosa, to niesie takie dudnienie naszych armat, że tylko patrzeć, jak tu będą. Za słabe? Nie, nie, śpijcie spokojnie. No, Meczka, prowadź do naszych.
śmiało. Mećka. No nie bądź świnią, no. Zrozum, że ja muszę do naszego wojska. Mećka. No! Mećka. Krasula. No Mećka. Zrozum, że to konieczne, no. Chodź. Przeprowadzisz mnie tylko przez te miny i pójdziesz sobie. Mećka, Meciula, przecież znasz drogę do rzeki, tak? No masz, jedz. Mećka, stój! Jeszcze nie teraz, Mećka! Zabijesz mnie! Mamy czekać na sygnał. Popłakuje, co? Ty wiesz, co to był za chłopak? To już niedobitki. Jakbyśmy teraz skoczyli, mamy most. A nawet kilka samochodów. Nie bądź taki kozak. Z tamtej strony jeszcze są niemieckie czołgi. Wejdź, chłopców, widzicie na dół do tej kępy Orch. Ja zaraz do was dojdę, tylko odbiorę meldunek. Haben bis der letzte Soldat rüber ist! Die sowjetischen Panzer auf die Brücke lassen und sie dann springen! Jawohl, Herr Obersturmführer! Du haftest dafür! Wo ist die Zielstra? Schneller, schneller, bereit euch! Den Wegsperren! An die Geschütze! Du auf dem Rick als Speer! Beeil dich! Meldunek, zaczynamy. Bierz dwa RKM-y i nakryj Niemców ogniem. Ja wyskoczę z resztą chłopaków. Posiekają nas przy pierwszym ruchu. Popatrz sam. Po pierwszym naszym strzale ten SS-man wywali most w powietrze. Saper! Dorzucisz tam granatem. Stąd? Nie da rady. Jeszcze te krzaki. Jasny pior. Znaleźć jakiś sposób, żeby ich stamtąd wykurzyć. Thank you.
Panzer! Panzer? Panzer? Nein, nein, nichts, nichts. Panzer? Nein, nichts, nichts. Es kann mir nur so vor. Bestimmt aus Angst. Partisanen! Partisanen! Partisanen unter der Brücke! Vorwärts auf die Brücke! Schneller! Schneller auf die Brücke! Ognia! Jeszcze za rozminowanie mostu! Już poszli, panie sierżancie! A gdy sen zmożył Piotrusia, za nią chamiusia, siusia! Józiek! To jest... Panie sierżancie! Melduję, że rozminowałem ten cholerny most. To, że Niemcy z bunkra, to twoja sztuczka. Franuś, ty ocaliłeś most. Nas wszystkich. Franuś, ty jesteś... Franulka! Z nieba nam spadłeś, chłopaku. Franuś... Józiek, to nie był żaden pomysł ani dezercja. Po prostu dziewczyna. Dla mnie? Józiek! Fajny jesteś! Miałem dla ciebie kwiatki, ale krowa mi zjadła. Biało kwitnie bez, choć było krucho, teraz dobrze jest. Wzgórza przeszliśmy, całą wróciliśmy, kuchnie polowe odnalazły się. Jeszcze na twarzach mamy z drogi kurz, lecz dziś ten marsz za nami już. Wzgórza przeszliśmy, całą wróciliśmy, czoło otrzemy, oczyścimy broń.
róża czerwono, biało kwitnie bez. Oto bracie, wędrówki kres.